Hej, cześć, witajcie w kolejnym odcinku z FIFA 17 Ultimate Team. Pomyślałem, zagram sobie kolejne mecze. Zostały już tylko 4, z tego 3 zrage-quitowane, jedna przegrana. 4 spotkania? To ile w końcu? Zaraz zobaczę historię. No, 4 przegrane, z tego 3 rage-quity. Jedna przegrana, jedna wygrana i jeden remis. No to już dobrze, wszystko się już zgadza. Gdzie są nasze jaja? No, Premier League z Bellerinem na wypożyczeniu. A kurde, Fabregas. Oscar. Taki dopieszczony ten skład. Z Victor Valdes? Kurde, nie poznałem go nawet. Fryzurę zmienił, już nie jest taki łysy jak kiedyś w Barcelonie. Właśnie teraz takie sytuacje kończą się prawie że straconym wynikiem, ale na całe szczęście Perni się teraz obudził. Na szczęście Pudło. Nie, rzut rożny, ktoś to wybił skutecznie. Okej, trzeba się bronić, bronić. Dobrze, Perin wybijaj od razu, ale się mylę z tymi nazwiskami. O, przynajmniej mamy rzut rożny. I oczywiście go wykona Piotr Zieliński, bo nie po to go wpuściłem do składu, żeby on tu nic nie robił. Chociaż na razie nie jest skuteczny. Dobra, jeb, Zieliński, może druga asysta. Mamy drugą asystę Zielińskiego i Muriel, co strzelił z głupi. I Zieliński druga asysta. Pięknie. Nie no. Fajnie się sprawuje. Już druga asysta. I jaka główeczka. Co weszło? Muriel, co tam zmieściłeś? Już jego 28 gol w Ultimate. Więc naprawdę fajnie, fajnie. No, teraz żeby tylko nie doremisował wszystko. To co są czasem przeciwnicy, że oni od razu przebiegną połowę mojego składu. O, wybić piłkę najlepiej. Tak skoncentrować przeciwnika. O, był tam Albion, bo jakby go nie było, to by było nie wbił. Bo w ogóle z jakiejś innej dupnej sytuacji. No. Gwizdaj to. Tam nie powinno być faulu? O, dobrze. Sędzia to przynajmniej zinterpretował. No i teraz sędzia gwizdaj. Właśnie. Jest 1-0. Na razie to nie jest fascynujący wynik. No ale Zieliński druga asysta. No, fajna sprawa. Ze stałego fragmentu gry rzecz jasna. No to powiem wam, że Zieliński sprawuje się. Powiem tak. Ponad przeciętnie, ale to jeszcze nie jest jego szczyt. Defensywę. Bo koleś może mi tu narobić zamieszek w drugiej połowie. A tego bym nie chciał. Dobra, ruszamy tak. Diabiany. Jest, pięknie. Diabiany kontroluje sytuację. Jeszcze jedno dośrodkowanie. Ale tym razem nic z tego. Trzeba uważać. Ło, Armero, nie wyszło ci. Teraz trzeba Feguli dogonić. On to zaraz może zrobić więcej zamieszania. O, bardzo fajnie, piłka będzie nasza. Strzelaj to! Kurde, przeszywające. Aj, pięknie Muriel to skończył po podaniu główką przez Wiabianego. No i 2-0. Pięknie. Waldesz tego nie obronił. A my możemy się spodziewać 3 punktów na naszym koncie, jeżeli tylko się dobrze będziemy teraz bronić. Więc ta zmiana nie wyszła nam na złe, a nawet na lepiej. To trzeba naprawdę teraz włożyć trochę brony. O, dobry Sanchez. Może wykieruję jeszcze tu jedną sytuację.
teraz tak, Jabłanek, czy on tam zdążył? Nasza piłka, to jest ważne. To był Walcott, on nie ma dużo strzałów, ale tempo to ma zabójcze. Dobra. Ale zabójczy to jest Biabiany. To nie ma co ukrywać. Hat-trick Muriela. Dziękuję, dobranoc. To już jest chyba po meczu. Druga asysta Biabianego. Jakie główki. Dajcie spokój. Waldesz to... O, Rage Quit. Dawaj Rage Quita. Chcę te 3 punkty. Jak... O, dziękuję. 3 punkty moje. Je, Zieliński, nie no, pięknie żeśmy pograli go. 69 minut i sobie już poszedł. A, wszystko to były główki Muriela. Taki drugi Cavani wyszedł z niego. Ale dobra, mamy 3 punkty. Zastanawiać dalej. O, i widzicie, mówię i mam. Ribery na wypożyczeniu. Krzaka. I tak naprawdę to nic groźnego. Poza tym Riberim. No to żebyśmy teraz tylko... Dobrze, że tam wyszedłem. Że tam się dużo osób ustawiło. No niebezpiecznie jest. No! Wybić! Kurde! Co oni nie umieli wybić jednej piłki? Takie to trudne było. Dla nich to na pewno. O, dobrze, dobrze, Zieliński. Do... A, może być Jorginho. Kurde, ale się broni. Dobra, ten cały Zieliński dośrodkuje. Może znowu... Może mu coś znowu pyknie. No nic, nic teraz nie weszło. Strzelaj! Dobra, w bramkarze może być, ale ja bym wolał, żeby to zamieniło się na gola. Zieliński. Teraz tak. Tutaj. Tu Zieliński. Kurde, Muriel znowu, ale źle. No i teraz nie wiadomo na co czekać. O, błąd. Pięknie i wykorzystany. Kto to szczelił? Balde Diao. Pięknie. Keita Balde. Świetnie. Wykorzystał błąd. Zabrał piłkę. I jeszcze szczelił. Było zamarkowanie. No i ładnie. 1-0 w końcu po wykorzystanym błędzie. Żeby teraz my musimy się trzymać defensywnie. Żelazny defensywy. I nie popełnić podobnego błędu. Jak wiecie, takie błędy się każdemu mogą zdarzyć. Dobra, teraz podanie Balde Diao. O, przynajmniej nasza piłka. Teraz tak, Parolo. Jest, dobrze. Dobrze, pięknie. Aj, pięknie, to szczeli. Parolo? Nie jestem pewny. Tak, Parolo se strzelił, pięknie. Nie wiedziałem, że on się tam ustawił. Fajnie. Dobrze, że go nie wywalałem. Wiedział, gdzie ma stać. No i... idzie nam dobrze. Drugie spotkanie wygrywamy pod rząd. Teraz my się nie możemy szczycić. Dobrze. Berin chyba się ogarnął. Zaczął bronić. A może zachować drugie czyste konto. Ło. No dobrze, mało brakowało, aby nie zachował. Biegnij, Armero! Karny? Kurwa! Przepraszam, Jezu, Armero, i znowu czerwona kartka. Ojeju, ale wpadka. No to jest kiepsko już. Kurde, gramy w 10. Zielu chciał tu strzelić. O, i od razu Zieliński jest, dobrze. Teraz Zieliński przynajmniej dośrodkuj. Jakoś ekstra.
Kurde, się ustawił tam obrońca. Mogło się już to skończyć lepiej. Dobra, 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 obrona, obrona teraz musi. Bo jest niekomfortowa sytuacja, Parolo. Dobra, Zieliński, Zieliński. O, nasza piłeczka jeszcze. Nie trafił to? Nie, jeszcze jeden rzut rożny. A tutaj. No celnie było, celnie. To było widać. No wygraliśmy w 10, ale Pablo mógł tego nie robić. No ale jak było trzeba, no to było trzeba. No Zieliński teraz, no dalej by trzyma swoją formę powyżej 8. Jak na niego, no to... Oj, Biabiany. Znowu man of the match. I fajnie. Mamy kolejne 3 punkty, teraz możemy walczyć spokojnie. Nie na wszystko pocisnąć. Nie wiem, czy on nawet nie zrejczkwituje. O panie, on tu Bundesligę buduje. Żartów nie ma. Będzie bolało. Dobra. Trzeba zgarnąć te 3 punkty na prostej. O. Rożny? Kurde, za mocno. Zielu. Ale dobrze było. Próbowaliśmy. Strzelaj, strzelaj to, Muriel. Co on tam ma na tej bramce? Adlera? Dobra, teraz tak, Zieliński. Zieliński, Zieliński. Dobrze. Tutaj dośrodkuj. Delikatnie. Nie, czemu nikt tu nie podbiega? Jorginho. To tam był. Rożny? Tak, jest Rożny. Znowu Zieliński. Trzeba stworzyć sytuację na kontaktową najlepiej. Jeb, Zielu. Kurde, jego piłka. To mógł być nawet rzut karny, jakby mnie wyjebał. O, Muriel. Muriel, strzelaj. No i po takim błędzie się strzela zawsze. A Muriel to zrobi. Pięknie. Ciep. Koniec. Jeżeli teraz to wygram, to się będę cieszył, radował. Pięknie, pięknie Muriel. Żeś to wykończył. Przydałoby się teraz znowu zmianę zrobić. Ale czy to będzie tego warte? Myślę, że na razie nie. Tylko, że odpali się w którymś momencie. My musimy uważać, cały czas trzymać formę do bramkarza. On to nie ucieknie. Tam sobie zrobił taką kaszanę, teraz nie musi wyjść. To się uda. No. Ruszaj, 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 ruszaj! Czemu ty tego, Muriel, nie trafiłeś? Ja tego nie rozumiem. Za długo się ociągał. Teraz tak. Gdzieś tutaj, mocno. Czemu te... To byłaby przewrotka. Nie wiem, musiałbym powtórkę zobaczyć z tej sytuacji. Ale byłaby. Spokojnie. Kurde, za mocne te podania, delikatniej. Kondogbia dostał piłkę. O, brzydki faul. Na żółtą, przynajmniej na żółtą. Kto tam dostał? Jakiś kurde Niemiec. Teraz tak, do kogo to dośrodkujemy? Gdzie jest Zieliński? Tutaj jest. No. Aj, Zieliński faulował. Chciałem do niego podać, ale on jakoś dziwnie przyjmuje te piłki. O, jaki lag. Ty patrz, jak go zlagowało nagle. W takiej sytuacji, Rage, to nie będzie Rage Quit, ty, będziemy mieli 3 punkty. Haha, już po meczu? W mięk? Ja nie mogę, i mamy 3 punkty. Panie i panowie. Liga 8. Mistrzostwo pełną parą, znowu z przegranymi.
Ale jest. 3000 końców. Mamy kolejny pucharek. I to się cieszy. Możemy się cieszyć. Oj, 40 tysięcy końców. Tyle to jeszcze nie miałem. Nawet nie miałem w FIFA 16 aż tyle. No, poza tym, że zarobiłem z Robena. Dobra. Co mogę powiedzieć? Zapartym tchem dziękuję za 9. ligę. Nie wiem, czy nie zrobić drafta. Zobaczymy. Ja się z wami już tu żegnam. Trzymajcie się. Na razie. Do następnych odcinków.